Cześć, miło Cię widzieć w kolejnym odcinku Joomla to proste. Ja nazywam się Marcin Równicki. W tym odcinku pokażę Ci, jak w bardzo prosty sposób przenieść masę rzeczy, czyli wiele pozycji menu z jednego menu do drugiego oraz jak wykorzystać ten sam sposób, aby na przykład skopiować 10-20 artykułów, przenieść z jednej kategorii do kategorii drugiej. Bardzo pomocna rzecz, szczególnie jeśli Twoja strona ma dużą ilość menu i to menu jest, że tak powiem, bardzo kolokwialnie ujmując, rozlazłe i chciałbyś je kiedyś posortować w łatwy i przyjemny sposób, to właśnie tym sposobem będzie to proste i przyjemnie. Tak samo ma się rzecz tyczy artykułów, a więc zapraszam Cię do środka. Ok, jesteśmy już w środku. Mam nadzieję, że jesteś już również zalogowany do panelu administracyjnego. I teraz przejdźmy sobie do menu. Ja tu sobie stworzyłem takie nowe menu i ono się nazywa nowe menu. Tak, aby było po prostu nowe. Przejdźmy sobie do About Joomla i zobaczmy sobie tutaj naszą bardzo rozbudowaną strukturę właśnie odnośnie używania Joomli. I teraz chciałbym sobie jakieś pozycje przenieść. To zaznaczmy sobie może kilka pozycji, tak, żeby nie było żadnych potomnych, załóżmy, nawet i z polityką prywatności. I teraz tak, mamy te pozycje zaznaczone i najprostszym sposobem jest po prostu nacisnąć taki przycisk jak przetwarzaj. Na tym przycisku pojawi nam się nowe okienko i tutaj mamy kilkanaście opcji do wyboru. W tym momencie zajmiemy się tą tutaj po lewej stronie. I teraz mamy do wyboru tak, po kliknięciu możemy sobie wpisać menu, które nas interesuje. No my w tym momencie wyszukujemy sobie nowe menu i okazuje nam się takie dwie opcje. Możemy tak, przenieść te wszystkie pozycje do nowego menu, albo możemy je skopiować całkiem, czyli z tej pozycji zostaną usunięte, a tam, znaczy skopiować, będą po prostu skopiowane i będą w tej pozycji menu i w tej pozycji menu. Ale my w tym momencie chcemy przenieść sobie te wszystkie pozycje, a więc zaznaczamy sobie przenieść. Nic więcej tutaj nie zaznaczamy, bo zachowujemy oryginalne poziomy dostępu i oczywiście jakbyśmy chcieli coś zmienić, to możemy to naturalnie zrobić. I teraz klikamy sobie najzwyczajniej na świecie wykonaj. I mamy wiadomość, przetwarzanie wsadowe zakończone pomyślnie, a więc przejdźmy sobie do menu i przejdźmy sobie do naszego nowego menu. Tak, mamy te pozycje wszelkie skopiowane. Super sprawa, 5 pozycji, czy nawet więcej, nie trzeba było za każdym razem klikać, przenoś i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy sobie teraz do artykułów. Mamy sobie artykuły i też tu mamy kilkanaście jakichś tam artykułów. Ok, przejdźmy sobie do kategorii, mamy też jakieś kategorie. No i mamy tu powiedzmy gdzieś w kategorii abstrakt mamy 4 pozycje. Dobra, wróćmy sobie w takim razie do artykułów. Może sobie coś wyfiltrujemy. W kategorii tam był abstrakt. Tak, mamy tutaj 4. Zaznaczmy sobie je wszystkie. I tutaj tak samo mamy taki przycisk jak przetwarzaj. I tutaj dzięki temu przyciskowi możemy tak samo sobie przenieść nasze rzeczy. I te 4 artykuły chciałbym sobie przenieść do kategorii sports. Ok, zaznaczam. A w zasadzie to nie chciałbym przenieść, bo przenoszenie działa tak samo na, jak było w menu. To teraz sobie zaznaczymy opcję skopiuj. Wykonaj, zobaczymy co się stanie. Jak widzicie, te tutaj nam zostały w kategorii abstrakt. Przejdźmy sobie do, dodajmy sobie w ogóle kategorię sports. Tak, niech nam wyszuka. I jak widzicie, mam tutaj 4 nowe artykuły, które są skopiowane i są oczywiście wyłączone z wiadomego względu, aby użytkownik mógł sam sobie czy te artykuły poprawić, czy jakoś dostosować do swoich potrzeb. Jak widzisz, sam przenoszenie dużej ilości pozycji menu, czy też kopiowanie, to nie jest nic trudnego. Mamy taki fajny przycisk jak przetwarza i klikasz, wybierasz sobie do jakiego menu skopiować, czy też przenieść te pozycje i one się automatycznie nam przeniosą. Super sprawa. Identyczna sprawa ma się z artykułami, także bardzo to skraca czas naszej pracy przy bardzo rozbudowanych stronach, ale przy małych stronach też to znajdzie swoje zastosowanie. Na dzisiaj to wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Joomla to proste. Zachęcam Cię do odwiedzenia oczywiście strony joomlaguru.pl, tam znajdziesz bardzo ciekawe artykuły. I oczywiście zachęcam do zapisania się do newslettera, bo już niedługo rusza szkoła i jak będziecie zapisani do newslettera, no to uzyskacie zniżeczkę właśnie na pierwszy kurs, który będzie tyczył się przyspieszenia strony opartej właśnie o CMS Joomla.
i zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału, do zostawiania lajków i dyslajków. Jeśli masz jakieś pytania, to zostaw oczywiście w komentarzu. Ja nazywam się Marcin Równicki i zapraszam Cię na kolejny odcinek. Cześć!